takich właśnie miejsc. To znaczy, że gdzieś tutaj karpie są i się żywią. Teraz pokażę wam drugą rzecz. Podejdziemy tam bliżej. Tam jest druga miejscówka karpiowa, fajna. Tutaj jeszcze zobaczcie muszelki. A tam jest jeszcze druga fajna miejscówka. Przejdziemy się z tamtej drugiej strony. Widzicie, co tam wystaje z wody? Pełno pinków, gałęzi. U siebie jakieś zaporówki, to ja polecam od siebie właśnie takie miejsca. Może gdzieś na brzegu będą muszle, to już wiecie, że być może karp tu się stołuje, albo właśnie takie zaczepy, na których też są raczecznice pewnie. To macie już jakąś informację mniej więcej, gdzie można tych karpi szukać. Gdzie patyki, tam wyniki, pamiętajcie. Się ciężko wędkuje, ale to są bezpieczne miejsca dla karpi. Patyki belwelwe. I one tutaj lubią przebywać. Nie lubią przebywać. Mają na tych patykach raczecznice. W ogóle nie rosną te rośliny, bo ryba jest taka dziwna, że ma oskrzela zamiast buta. I to ma raczecznicą. I ma jeszcze się lubi żywić. I raczecznice są jeszcze jakieś takie fajne, że mają tu w środku i rośliny. Thank you.
widziałeś, że żeśmy karpia złapali? Tak.